Boksował mi się dobrze zawodnik, tak trochę mnie zaskoczył jego styl boksowania, taki nonszalancki. Dałem się w pierwszej rundzie tak złapać na prawy bezpośrednio, chciał się ze mną przywitać, a później strzelił prawy prosty, mnie tak trochę zaskoczyło. Ogólnie zawodnik mało doświadczony, widać taki styl uliczny, nie umie za bardzo boksować, ale no, ambicje i no, dosyć mocne ciosy robiły swoje, ale ogólnie dobrze mi się boksowało. Razy go trafiłem i przeciwnik padł. Myślałem, że w stanie będzie dalej boksował, ale tak widać w jego oczach, bo już że ma dosyć, no szkoda, że tak się skończyło. Myślałem, że bardziej efektownie będzie, ale cóż. Nie wiem, mi się wydaje, że prawym prostym go trafiłem dosyć mocno i odczuł na pewno. Myślę też, że nie był przygotowany na 100% i kondycyjnie już widziałem, że w trakcie drugiej rundy już tak, no już nie miał za bardzo kondycji i myślę, że to zaważyło. Pierwsza runda, tak jak mówisz, była taka badawcza i później już w drugiej rundzie już tak rozgryzłem go, no i na pewno doświadczenie moje nawet w walkach amatorskich. Kolejna walka będzie bodajże w maju, pod koniec maja w Augustowie. No i mi się wydaje, że to będzie walka o międzynarodowe mistrzostwo Polski. 10 rund.